W niedzielne przedpołudnie w hali sportowej przy ulicy Lubelskiej rozegrano towarzyski turniej piłkarski dziewcząt. W rywalizacji wzięły udział dziewczęta z roczników 2014 i młodsze. Turniej zorganizowany został przez Lubelski Okręgowy Związek Piłki Nożnej we współpracy z żeńskim klubem sportowym Izabela Puławy. Super, że mamy taką halę i możemy z niej korzystać, także jestem bardzo zadowolony. Drużyny przyjezdne, które wchodzą na taką halę, no to jest po prostu wow, więc no super, że mamy coś takiego, możemy korzystać i że nie musimy się wstydzić za obiekty, tak? Turniej jest zorganizowany we współpracy z Lubelskim Związkiem Piłki Nożnej. Staramy się współpracować, rozwijać tą piłkę kobiecą tu na Lubelszczyźnie. Związek też chętnie nas w tym wspiera, dlatego to tak naprawdę jest turniej Lubelskiego Związku przy współpracy z Izabelą Puławy. Oprócz naszych dwóch drużyn, bo no, mamy tak liczną tą młodszą grupę, że trzeba było wystawić dwie drużyny, żeby sobie dziewczynki pograły, bo to jest około 20 dziewczynek dzisiaj na turnieju z Izabeli. Przyjechały do nas drużyna z Kraśnika Stella Kraśnik, Akademia Piłkarska Czempion Biała Podlaska i drużyna z UKS-u Legion Grabów Szlachecki. Miała być jeszcze Unia Lublin, ale niestety nie udało się. Więc i tak jak na, powiedzmy, warunki lubelskie, na turnieju spotkały się cztery drużyny. W tym roczniku, w którym tutaj odbywa się gra, czyli 2014 i młodsze dziewczynki, na razie ten turniej jest tak jakby bez klasyfikacji końcowej, bez wyników, bo te dzieci mają się, że tak powiem, cieszyć grą, uczyć i dopiero jak będą zgłaszane, powiedzmy, do wyższych lig, to grały. Na razie te roczniki, powiedzmy, grają właśnie na zasadzie takich sparingów i turniejów. Na tej naszej grupie mogę powiedzieć, że część już dziewczyn naprawdę fajnie się rozwinęła i piłkarsko, i tak pod względem tej świadomości, co ja robię, jak gram, więc już, że tak powiem, to nie jest takie rugby, że wszystkie za piłką, tylko już wychodzą fajne akcje, podania, są te kiwki, jak to się mówi kolokwialnie. Fajnie to zaczyna wyglądać. Super, że grupa jest duża, bo jak mówię, część już, myślę, że od września spróbujemy zgłosić je do ligi, jeżeli tu się nic nie zmieni, nie rozpadnie. Część myślę, że dojrzeje, bo no, trzeba dać czas takim dzieciom na zrozumienie tej piłki nożnej, a to jest około pół roku, rok, różnie, tak jak z dojrzewaniem, jedne szybciej, drugie wolniej, ale już możemy się poszczycić, że te, powiedzmy, 12 dziewczynek, to mi się wydaje, że już dojrzały do tego, żeby właśnie grać jak najbardziej. Jeżeli chodzi o starszą grupę, no powiem szczerze, będziemy chyba bazować tutaj na puławskich obiektach. Będziemy chcieli, powiedzmy, też zrobić jakieś takie wyjazdy do Lublina, nazwijmy to integracyjne, ale w formie też treningu, bo często jeździmy na trampoliny, żeby dziewczyny też się, że tak powiem, rozwijały w różnych kierunkach, nie tylko piłka nożna, do aquaparku. Tu pewnie z puławskiego basenu skorzystamy, bo te sporty takie dodatkowe oprócz też bardzo rozwijają i pomagają w tym, żeby później być lepszym piłkarzem, piłkarką. Więc bazujemy tutaj na naszych, mówię, tych lokalnych miejscach, gdzie możemy coś zrobić, plus ewentualnie właśnie Lublin. A później, no to tak naprawdę już będziemy na boiska wychodzić, powiedzmy, i szykować się do kolejnej rundy w rozgrywkach juniorek. Po pierwsze, powiedz mi, jak masz na imię? Natalka. Natalka, dobrze, Natalka. Kto cię namówił do tego, żeby grać w piłkę nożną? No to tak naprawdę to mnie tak trochę mama namówiła, ale też tak trochę sama. Mhm. Kto wam się podoba, kto jest twoim idolem na przykład? Jak masz na imię? Pola. Pola. Powiedz mi, kto jest twoim idolem piłkarskim? Nie mam. Nie masz kogoś takiego, a na przykład Ronaldo, czy ktoś z tych zawodników? Ja mam. O, dobra, a ty jak masz na imię? Zuzia. Zuzia. Kto jest twoim idolem? Lewandowski. Lewandowski, super, to Polak. Mhm. Ja też mam. No powiedzcie, no. Moim idolem, nazywam się Kasia, moim idolem jest ten Matrikasz. Jeszcze raz? Matrikasz. Matrikasz, super, dobra. Moim idolem jest ten Messi. Okej. Okay. A powiedzcie mi, co najbardziej lubicie w piłce nożnej, bo jest jakaś bramkarka tutaj? Ja. Jesteś bramkarką, też. Dobra, też jest ja bramkarka, też. Zaraz będziemy pytać. To trudna sprawa, załapać piłkę, tak, prawda? No i jak się czujesz w tym? Dobrze. Dobrze, tak? A koleżanka tutaj? Chodź mi tutaj, powiedz. A ty masz jaką na imię?
Otylia. Otylia, dobra. A jak się czujesz jako bramkarka? Dobrze. Dobrze? Łatwo jest łapać piłkę taką. Nie, musimy iść, bo wchodzimy zaraz. No fajnie, lećcie. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Warto podkreślić, że niedzielny turniej był zabawą pozbawioną oficjalnej klasyfikacji i tabeli, co podkreślało jej przyjacielski i towarzyski charakter. Zarówno zawodniczki, jak i trenerzy skupili się na ćwiczeniu umiejętności gry zespołowej, a także współpracy zawodniczek na boisku oraz czerpaniu radości z gry w piłkę nożną. Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Filia w Puławach zaprasza do zapisów na studia podyplomowe. Przygotowanie pedagogiczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie w oświacie oraz wiele innych. W naszej ofercie znajduje się ponad 50 kierunków pedagogicznych i administracyjnych. Zapraszamy absolwentów szkół wyższych, posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Zapewniamy nowoczesny program kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.